właśnie przyjechaliśmy do Sopotu pociągiem. Jesteśmy tutaj na Starówce, czy jak to się nazywa? I idziemy najpierw na jakąś kawkę do McDonalda, a potem na Molowa ze sobą zabieram. To wezmę ten cappuccino, jaką bierzesz? Flat white? Ty, ja nacisnę pomału na naszego pewność, tylko powiedz co? Dwa razy? Flat white to większy, nie? A to i tak nie chcesz być. Chcesz coś dodatkowego? Ja myślałam, że to on będzie. Ja myślałam, że będzie bita śmietana do jej, ale nie ma. No dobra, to ja nie chcę.
napisane Agnieszką akurat. Nie wiem. Właśnie zdobyłam certyfikat. Certyfikat zdobycia zatoki morskiej. Latarni morskiej. Wiem, że zatokę morską zdobyłam. Dobra. Te domki już tutaj opuszczamy. Idziemy na coś do jedzenia. Nie wiem, co to przedstawia, ale najbardziej podoba mi się ten krzywy dom. A to nie jest krzywy dom, to jest krzywy domek. Jarek, przestań na loda. No, bo mnie się robi. Wow, dobre. Jakby ktoś z widzów był ciekawy, mamy tutaj... Proszę bardzo. Oni mogą. O jest! Przystań na loda. Laura? Ja się nie przyznaję, mnie tutaj nie ma. Ja bym nie chciała tam pracować. Laura. Dobra, idziemy dalej. Tak, to są polskie. 3 minutka, 3 kółka tylko. Ale chyba! Dobra! Powiem Natalii, że jechałam Laura, wieczory na kawę. Nie nagrywasz tutaj tego? Jak nie? No co? No ta szopka do kurzu, nie? Jo. Hej kochani, witajcie tutaj już w nowym filmie. Ja właśnie zmontowałam dla Was vlog z Sopotu i powiem Wam, że jestem trochę zawiedziona z tego względu, że ucięło mi w pewnym momencie dźwięk, w zasadzie w środku filmu, no ale trudno, już teraz nic z tym nie zrobię. Podłożyłam tam muzykę, to chyba z tego względu, że miałam podłączony do telefonu mikrofon, a go nie włączyłam, dlatego jest bez dźwięku, także no trudno, będziecie musieli obejrzeć sobie molo z muzyką, tam na początku i na końcu jest tylko dźwięk, no a niestety w środku mi go ucięło, trochę smutno, bo tam było dużo takich, wiecie, śmiesznych, zabawnych historii, byłam właśnie z siostrą. W zasadzie pojechaliśmy pociągiem z jej dziećmi też, żeby mojego szwagra odebrać, bo on był w Sopocie na badaniach do pracy. No i tak o, przy okazji zrobiliśmy sobie taką oto wycieczkę. Ja oczywiście też kupiłam magnes taki tutaj, czekajcie, o. Tak on się prezentuje, zaraz sobie go na lodówkę zaczepię. Wczoraj do późna montowałam dla Was ten wcześniejszy vlog, który widzieliście wczoraj i taki trochę mam oczy dzisiaj mega podkrążone, trochę się nie wyspałam, weekend był też intensywny, bo nie spałam w ogóle, dlatego dzisiaj będę musiała troszeczkę odespać, no i w zasadzie z Polski będzie chyba jeszcze jeden film, tam takie przygotowania do Sylwestra, no ale wiecie, tam na Sylwestra, no to mało nagrywałam, no bo wiadomo, muzyka, to by mi zablokowali film, także co nieco Wam tam pokażę, no i też tam gotowałam coś, wiadomo, na Nowy Rok i w ogóle, więc to będzie jutro w następnym filmie, a potem to już tutaj na bieżąco będę się z Wami witać z Niemiec. I jeszcze chciałam się Was zapytać odnośnie zdrapek, no bo ja Was się parę razy pytałam, czy byście woleli odcinki zdrapkowe, czy vlogi na moim kanale, a może gotowanie. Mam też pomysł, żeby może jakiś jeden kulinarny odcinek wrzucać w tygodniu. No i właśnie o te zdrapki chciałam się Wam zapytać, bo chciałabym też zrobić taki, wiecie, plan, żeby było tak jakoś, wiecie, czysto i przejrzyście, żebyście też wiedzieli, czego
się możecie spodziewać. I na początku myślałam, że może zrobki będę raz w tygodniu, na przykład w niedzielę wrzucać, no ale tutaj to już zależy od was, jak tam właśnie wolicie, czy wolicie częściej, czy na przykład dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a pod dzisiejszym filmem stawcie kciuka. Też dla mojej rodzinki, która tutaj w zasadzie po raz pierwszy na tym kanale się pojawiła. A ja się teraz z wami żegnam, już muszę uciekać do pracy. No a my widzimy się jutro, także buziaczki, trzymajcie się cieplutko, pa pa!